piątek i wczoraj dwie wygrał, który tutaj rzeczywiście dzieli i rządzi, chociaż nie z miażdżącą przewagą nad rywalami, ale z wystarczającą. Jest w wybornej formie zwycięzca letniego Grand Prix. Nasz medalista olimpijski, nasz mistrz świata, teraz też piękna sylwetka Dawida Kubackiego i zaryzykuje zwycięstwo w tych kwalifikacjach, bo to był też gdzieś skok w okolice rozmiaru skoczni, nawet dalej o pół metra niż rozmiar skoczni, o pół metra dalej od Andrzeja Niszka, z krótszego przecież rozbiegu. Nie wiem, dlaczego jeden z sędziów dał 17,5 punktu, pozostali po 18,5 i 18, ale już nie będziemy przeprowadzali śledztwa. Dodane 2,6 punktu za warunki wieczne i nie może być inaczej. Dawid Kubacki wygrywa już czwartą serię punktowaną w czasie tego pierwszego weekendu 44. sezonu Pucharu Świata.